Dziękuję Państwu serdecznie. Troszkę męczarni było i ciężko nam to szło, aczkolwiek mieliśmy kilka sytuacji już wcześniej, żeby zdobyć ramkę i szkoda, że to nie wpadło, bo myślę, żeby było spokojnie, a tak do samego końca trzeba było drżeć o wynik. Zostawiliśmy sobie trochę serca i zdrowia na boisku. Szkoda, że ta bramka pada w końcówce, bo graliśmy konsekwentnie. Też chcieliśmy strzelić bramkę, wiadomo, że w drugiej połowie mieliśmy mniej posiadania piłki, więcej biegaliśmy. To normalne z tego względu, że graliśmy dziesiątkę. Szkoda, że te nasze parę kontr nie skończyło się chociaż celnym strzałem, czy mówię, jakąś groźną sytuacją, a tak naprawdę bramkę straciliśmy z niczego, bo mówię, poszła wrzutka, gdzieś tam strzał, ktoś dobił, no i znowu traciliśmy bramkę w ostatnich minutach, to najbardziej boli. Na pewno bardzo, bardzo ciężkie jest takie spotkanie, w którym bramkarz praktycznie w drugiej połowie przez większość czasu stoi i nie ma nic do roboty, ale już, jak powtarzałem wcześniej w innych wywiadach, bramkarz musi być przygotowany przez całe 90 minut na tą jedną interwencję i myślę, że dzisiaj byłem na to przygotowany. Mieliśmy sytuację i zabrakło skuteczności. Nie wiem. Ciężko teraz powiedzieć, czego konkretnie. Przeanalizujemy ten mecz, zobaczymy, jak to wyglądało w telewizji i będziemy mądrzejsi. Jak widzieliśmy w drugiej połowie, to Zawisza praktycznie nie wychodzi od swojej połowy. Cieszymy się z tego, że ta bramka wpadła i dzisiaj inkasujemy 3 punkty. Chcieliśmy tutaj wygrać i no i gdzieś to uczcić, te smutne wydarzenie, chociaż myślę, że to marne pocieszenie, ale niech będzie i takie. Pan Gerać, jeżeli chodzi o Ruch Chorzów, to osoba no, wybitna i wiadomo, że zaczynał w czasach troszeczkę innych i troszeczkę w innych realiach grał, ale na pewno to jest legenda i na pewno myślę, że chłopaki w jakiś sposób chcieli to te zwycięstwo zadedykować się. Ten mecz dedykujemy Gerardowi Cieślikowi, ale my przed meczem na pewno myśleliśmy też o tym, żeby zagrać dla niego, ale przede wszystkim graliśmy dla siebie i graliśmy też dla swoich kibiców, graliśmy dzisiaj dla Chorzowa i najważniejsze jest to, że zdobywamy 3 punkty.